No, ważna taka dla niego. Ale spokojniejsza, mam wrażenie. Spokojniejsza, aczkolwiek te takie gesty, okrzyki, one są tak dramatyczne, że czasami więcej wyrażają, aniżeli w tej sztuce fantastycznej. To dzisiejsze spotkanie na zamku jest czymś zupełnie wyjątkowym, ponieważ obchodzimy cały czas 5-lecie śmierci Zdzisława Beksińskiego i dzięki panu europosłowi Tomaszowi Porębie pojawiła się zupełnie nadzwyczajna sytuacja, żeby zamknąć te obchody 5. rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych polskich artystów wystawą w Brukseli. Rzeczywiście to, co powiedział pan dyrektor, zaczyna się już powoli materializować. Początkiem października, 4-6 października w Brukseli, w Parlamencie Europejskim odbędzie się wystawa prac Beksińskiego połączona z promocją ziemi sanockiej. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, że zechciał się zgodzić na tą moją propozycję jeszcze rok temu, kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz, żeby właśnie spuentować obchody 5. rocznicy śmierci Beksińskiego właśnie wystawą w Brukseli. Jestem pewien, że taka forma promocji właśnie przez sztukę, przez kulturę naszego regionu, bo naprawdę mamy się czym chwalić i czym reklamować, i mamy co pokazać, będzie przynosiła w przyszłości wymierne efekty w postaci czy to wzrostu osób, turystów, którzy tutaj będą przyjeżdżać, czy to w postaci inwestycji, czy w postaci większej rozpoznawalności naszego pięknego Podkarpacia. Chciałem wiedzieć, co biorę do Brukseli. Ja Beksiński mi się zawsze podobał. Bardzo się cieszę, naprawdę, więc dla mnie fajnie.